Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj, jak widać, talerzujemy Massey Fergusonem z talerzówką. Sucho jak w popiele, niby przekropuje, a deszczu nie widać. Susza. W Łódzkim mamy naprawdę suszę. Talerzuję po ziemniakach. Wczesnych. Także zapraszam do oglądania. Górką się kurzy, na dołku w ogóle talerzówka nie chce wchodzić, nawet na dociążaniu, jest po prostu makabra. Massey chodzi na pierwszym biegu, maksymalnie 1700 obrotów i bez przyspieszacza jakoś idzie. Wiem, że talerzówka jest za mała, ale na razie jest taka i innej nie będzie. Są takie suche lata, to będzie masakra. Tak już w tym roku jest ciężko. Bo teraz coś jest nagle wchodzi, a wcześniej w ogóle pierwszym przejazdem nie chciała wchodzić. Talerzujemy, później po tym przeleży 2-3 dni maksymalnie. Wyjadę siewnikiem z hydropakiem i będziemy siać popląd. To zobaczymy, coś może to da, zobaczymy. Ale ogólnie jest makabra. Jeszcze nawet nie wiem, co będzie siane na popląd, szczerze powiem. Nie wiem, dosłownie nie wiem. Na wprost nasza pszenica. Bamberka. Nie ma na co w tym roku, jak na tą suszę narzekać. Mogłoby być ładniejsze, no ale... Tu był osiany owiec na popląd rozsiewaczem wcześniej, jeszcze przed tym, jak coś deszcz padał i... Masakra. Gdzieniegdzie w lesie, tam gdzie miałem mokrzej w lesie, tu gdzie jest sucho, to jest po prostu masakra. Bardzo jak... Ale nic, trzeba to potalerzować. Niby jakieś chmurki są, coś pokropuje, ale to i tak nic, to jest wszystko mało. Ziemniaki zostały wykopane. To trzeba coś z tym polem zrobić, no nic się nie zrobi innego. Ogólnie nie jest aż tak źle, no tragicznie nie jest, no ale przydałaby się ten deszcz. Jak na razie Massey się sprawuje. Nie ma co narzekać. Robimy chwilowe cięcie, muszę zobaczyć się na gry. Jakoś idzie. Ogólnie tu był siany owiec na poplon z rozsiewacza, ale to... Sucho jest. Nie, w ogóle nic nie wzeszło. Tu gdzie było... Tu ogólnie nawet była kapusta zasadzona, ale wszystko wypadło, no bo susza, jak nie wiem, no i nie przyjęła się, no to postanowiliśmy, że musimy to wszystko stależować. Kurzy się nic więcej. Tu ogólnie pole ma hektar. Znaczy ten kawałek do pszenicy ma hektar. Później tam od pszenicy jest kolejny hektar. Także trochę robot
Także jakieś tam nawet pole jest, żeby można było pojeździć. Bo tak do małych kawałków to jest trochę nudno. Ale nie ma co narzekać. Nie jest źle. Ale kurzy się niemiłosiernie. Ogólnie za niedługo u nas pewnie żniwa wystartują. Jak na razie ruszyli z jęczmieniem zimowym, rzepakiem. Rzepaki tam gdzie nie gdzie. No u nas, my akurat nie siejemy rzepaku, więc ani jęczmienia zimowego, więc żniw brak. Może za jakiś tydzień, może na trochę wcześniej, będziemy wjeżdżać w żyto. Bo żyto było siane na piasku, także jest trochę słabe, ale... Ogólnie jakby ktoś chciał wiedzieć, to tak. Zacznijmy od tego. Czyli ogólnie areału ornego mamy w sumie z łąkami 30 hektarów. No 30 z hakiem. No. A główne ciągniki u nas jakie pracują to z masy Ferguson 3080, Ursus C360 i poczciwa 30. Także no, mogłyby być lepsze sprzęty. Powoli do tego dążymy, bo jak na razie już jest zakupiony siewnik z hydropakiem z agromaszu. Jak na razie przesiał 2 lata, znaczy drugi sezon, nie mam na razie do niego zastrzeżeń. Siać sieje, nawet według tabeli się ustawi, jest dobrze. No. Jak na te suche lata, to nie jest aż tak źle. Ale ogólnie nie jest aż tak tragicznie na tym. Zależy gdzie też. Bo no, ostatnio było tak, że tu na przykład nie padało, a dwie wioski dalej normalnie było rwanie chmury, lało jak nie wiem, no i ogólnie kartofle to usychają, trzeba podlewać. Nawet tutaj u sąsiada jest o działko, tam nie wiem czy będziecie widzieć, stoi działko, sąsiad leje wodę zawsze, także on tu kartofle będzie miał, no ale ci co nie leją to nie będą mieli. Ale nic się nie poradzi. Trzeba żyć. Ogólnie plany są kupić beczkę asenizacyjną. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Żeby podlewać jakoś te kartofle. Nie wiem, zobaczymy. Plany są, a co z tych planów wyniknie, nie wiadomo. Plany są tak samo, żeby rozwinąć trochę gospodarstwo, żeby poszło w lepszym kierunku. Więcej siewów bezorkowych. Może to coś pomoże, nie będzie tak wysychać ziemia, nie wiem. Także miałem tu ogólnie orać to, ale jest taka susza, że się tego nawet boję tu wjechać. To jest jak twardo jak skała. Także wolę sobie odpuścić to, wziąć to przytależować, żeby to poleżało 2-3 dni, może jaki deszczyk przyjdzie, przepada. I weźmiemy, zasiejemy w to poplą, zobaczymy, no. Takie są plany, a co z tego wyjdzie, to nie wiem, ile to będzie leżeć jeszcze. Ale już chabry zaczynają wyrastać, więc trzeba to jakoś przetalerzować, chociaż po razie. Żeby to jakoś wyglądało. Bo w ogóle to były kartofle wczesne pod włókniną. To rewelacji nie było, no ale nie, mogło coś na co narzekać, jak na ten rok kartofle płacą. Także nie ma też na co narzekać. Może rewelacji pod krzakiem nie ma, no ale nie ma też na co narzekać. Także co i za co. Jak jest kartofel, no to nie ma pieniędzy. To mało, to stanie płaci. A jak są zaś kartofle, no to jak nie ma kartofli, no to drogo płaci. No i co i za coś. Albo się ma kartofle, a ma się mało pieniędzy, albo się nie ma kartofli dużo, a dużo pieniędzy się za nie bierze. Także jak to woli. Ogólnie z tego kawałka to wyszły, nie wiem, nawet w sumie 500, 1000, no 1000 gdzieś z hakiem, nie pamiętam dokładnie nawet ile, tylko 1000 z groszem, no 1200, 1300 gdzieś w worku 15. Ogólnie jeszcze ta jedna rajka tu jest do wykopania, no ale ona jest od miedzy, więc
sąsiad za bardzo zarzuca, a my za bardzo dorujemy i nie ma jak tego się za to w ogóle wziąć. Ale trzeba się za to wziąć, wykopać, zasieć poplon, będzie dobrze. Ogólnie nie wiem, czy się przyjmą te vlogi, ale próbuję nagrywać, bo ogólnie nawet nie mam czasu, kiedy coś nagrać, jakiś film, bo zazwyczaj to ja zawsze robię na ciągniku. Na tym większym to zazwyczaj ja tam pracuję. Tata tak za bardzo tam i zawsze ma inną robotę. Jak ja na przykład są orki czy coś zimowe, no to ja, oni kopią ziemniaki, a ja na przykład oram. No i zawsze nie mam jak nagrywać, to wolę nagrać jakiegoś vloga. Jak to się przyjmie, no to będzie więcej vlogów, a jak nie, to nie wiem. Będziemy próbować. A jak nie, to może coś z głowy, zobaczymy. Wszystko się okaże. Ogólnie chciałem ustawić tą talerzówkę, żeby szła prosto, ale nawet się za to nie biorę. Nie opłaca mi się to. Tyle, żeby ten hektar obrobić, to będzie raz, dwa, trzy i tyle. Nic się nie zrobię. Nie wiem w ogóle, co zasiać na poplon. Myśleliśmy nad peluchą, gryką, nie wiem. Coś będziemy siali, ale no nie wiadomo co. W ogóle najlepiej, żeby coś popadało, a ostatnio popadało ile? 6 mm na metr kwadratowy, to co to jest? Ogólnie czerwiec to był suchy rok. Znaczy suchy miesiąc. Czerwiec to ogólnie był suchy miesiąc, więc tak padało, bo nie padało. Masakra po prostu. Wszystkie kartofle, te co miały się nawiązać, to się w ogóle nie nawiązały. Deszczu brak, one w ogóle nie miały jak wody wziąć, no i... No ale nie jest źle. Trzeba żyć. Coraz bliżej końca. Także nie jest źle. Coraz bliżej końca. Powoli, powoli. Wziąć to potalerzować. No słuchaj, jak popiele, no to za dużo mówi. Kurzy się i nie więcej, tu mam kurzu. Ogólnie górka to tu jest taki czysty piach. Tu kiedyś jak orałem, to się normalnie zakupił ten. Bo on szedł, nagle się zapadł, bo nie miał po ten, jak się zaprzedł. To jest czysty piach. Dołek za to jest gliniasty, no ale jak do kopania ziemniaków, no to lepiej jest kopać na górce niż na dołku, no bo dołek to ten, dołek to są wielkie pacyny, a zwłaszcza jak nie pada, to jest dopiero makabra. No ale nic nie zrobi, no co. No także jesteśmy z powrotem. Nie wiem w ogóle co nawet gadać. Tak trochę dziwnie tak samemu do siebie rozmawiać, no ale... Mówię, spróbuję, no co? Co mi szkodzi? Jak vlogi się przyjmą? Nie wiem, no, kiedy następny vlog. Może z żniw? No chyba najprędzej będzie... No, także kolejny vlog chyba prawie najprawdopodobniej będzie ze żniw. No ja się z wami żegnam. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i napisania, czy kręcić więcej vlogów. A ja będę się kończył. Skończyć i do domu spadać. Dobra. Na razie, cześć.